Jeszcze raz Konrad Kołodziejski, witam Państwa, a ze mną w studiu Wojciech Biedroń, który dzisiaj nadzoruje pracę portalu w polityce.pl. Wojtku, co dzisiaj byś polecił naszym czytelnikom? No już polecam historię, która, jak to mówią w internetowym żargonie, wisi u nas na czołówce, czyli jest głównym materiałem portalu. Nasz news, 12 tysięcy złotych kary, warszawski ratusz płacił już za działania Hanny Gronkiewicz, walc o wiele większe sumy. To historia, w której jedna z dużych spółek walczy z warszawskim ratuszem od wielu lat o odszkodowania. Kilkadziesiąt wyroków pozytywnych dla spółki, a negatywnych dla warszawskiego ratusza. Tymczasem no, ratusz płacić nie chce, toczy ciężką wojnę z tą spółką. Efekt jest taki, że prawdopodobnie no, czekają nas gigantyczne odszkodowania, które tej spółce trzeba niestety będzie wypłacić. Ale to nie wszystko. Warszawski ratusz pokazuje już od dawna, że kwestie terminów interesują go tylko wtedy, kiedy trzeba cwaniakowi reprywatyzacyjnemu oddać działkę albo tę działkę sprzedać. Tymczasem, kiedy dochodzi do normalnej rozmowy między poważnym inwestorem a ratuszem, efekt jest taki, że miasto już zapłaciło 150 tysięcy złotych grzywien w związku ze swoją bezczynnością, a sprawa się rozwija. Miasto, czyli mieszkańcy Warszawy, powiedzmy. To jest bardzo istotne, ale również w kontekście afery reprywatyzacyjnej, bo przecież Hanna Gronkiewicz-Walc, te 12 tysięcy złotych, które musi zapłacić w związku z tym, że nie stawia się przed komisją weryfikacyjną, no przecież nie zapłaci ze swoich pieniędzy. Tylko zapłaci z pieniędzy podatników. I tutaj znowu chciałbym nawiązać do tego, co z kolei wczoraj pisaliśmy. Mieliśmy świetną rozmowę z Sebastianem Kaletą, jednym z członków komisji weryfikacyjnej, który no, stwierdził, że stawianie się pani Hanny Gronkiewicz-Walc w takiej roli ofiary politycznego spisku, który rzekomo na nią zawiązano, no, jest ordynarną manipulacją w kontekście tysięcy osób, które straciły dach nad głową poprzez warszawską reprywatyzację, a niektórzy życie. To prawda, przy czym Hanna Gronkiewicz-Walc, to przypomnę, bo to jest takie dosyć smaczne jej twierdzenie, twierdzi, że nie płaci tych grzywien, dlatego że przecież nie jest wzywana osoba Hanny Gronkiewicz-Walc, tylko osoba prezydenta Warszawy. W związku z tym to prezydent Warszawy powinien płacić, a nie osoba Hanny Gronkiewicz-Walc. Pani prezydent Warszawy jest profesorem prawa. Na pierwszym roku prawa i administracji mamy prawo administracyjne, w którym no, nierozerwalna jest kwestia osoby prezydenta Warszawy i osoby, która tym prezydentem jest. W związku z powyższym my nie mamy do czynienia z jakimś wyimaginowanym organem. Od razu mi się przypomina w Hansie Krosie grupę Führerwolf, tak? Czyli czterech SS-manów, którzy udawali jedną osobę. Nie, no Hanna Gronkiewicz-Walc jest prezydentem Warszawy. Z jej upoważnienia podejmowano najważniejsze decyzje reprywatyzacyjne. Z jej to upoważnienia również podpisywano decyzje reprywatyzacyjne, które miały katastrofalny wpływ tak na budżet miasta, jak i no ogólną sytuację, jeśli chodzi o aferę reprywatyzacyjną w Warszawie. Powiedzmy sobie szczerze, nie robiła tego Hanna Gronkiewicz-Walc, tylko osoba prezydenta Warszawy. No i on niech odpowiada, a nie Hanna Gronkiewicz-Walc. Przecież taka jest linia obrony pani prezydent. Co jeszcze na portalu? No na portalu dzisiaj będzie jeszcze na pewno bardzo dużo o wczorajszych wydarzeniach z miesięcznicy i kontrmiesięcznicy smoleńskiej. Szczególnie takie niepokojące informacje, do których dotarł nasz portal, a mianowicie okazuje się, że jedną z osób, którą wczoraj policjanci spotkali na krakowskim przedmieściu, była osoba uzbrojona w kastet. Ja bym chciał tylko powiedzieć, że w polskim prawodawstwie, w kodeksie karnym kastet jest bronią. Nie jest niebezpiecznym narzędziem, jest bronią. To 30-kilkuletni mężczyzna, który wykrzykiwał w trakcie przemówień na krakowskim przedmieściu, w trakcie miesięcznicy, na różnego rodzaju hasła antyrządowe. Oczywiście włos mu z głowy nie spadnie za to, że wykrzykiwał te hasła, natomiast no, już posiadanie kastetu w tłumie no, rodzi pewne wątpliwości, a przede wszystkim no, to jest kwestia zwyczajnie na świecie niebezpieczna. Wracając do kwestii niebezpiecznych, dziś we wszystkich mediach straszliwy krzyk, że policjanci zatrzymali młodego mężczyznę i gdzie trafił na komisariat. No, chciałem tylko powiedzieć, i policja to wyjaśnia, dzisiaj będzie o tym szeroko również u nas w portalu, że on nie został zatrzymany.
On został po prostu doprowadzony. Dlaczego został doprowadzony? Stojąc w dzikim tłumie, jak to się mówi, trzymał plecak. Policjanci podeszli do niego, pytając, co w tym plecaku posiada. On stwierdził, że on nie pokaże. No wyobraźmy sobie sytuację na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest tłum ludzi i mężczyzna, który nie chce wyciągnąć rąk spod marynarki, ewentualnie trzyma jakiś plecak, nie chce powiedzieć, co jest w środku. No wszyscy wiemy, jakby to się skończyło. U nas policjanci na spokojnie wyprowadzili go z tłumu. Trafił na komisariat, sprawdzono tam ten plecak. Okazało się, że nic w nim nie ma. Nie masz wrażenia, Konradzie, że mamy tutaj do czynienia ze swoistą prowokacją, że ten człowiek doskonale wiedział, że będzie mógł trafić na komisariat tylko po to, żeby za chwilę wszyscy krzyczeli, że zamordyści z PiS-u zatrzymują ludzi masowo i... No tak, to mi się od razu przypomina oczywiście ta akcja z tym młodym człowiekiem, który położył się na środku ulicy Wiejskiej podczas takiej manifestacji na... Tak. Przed Sejmem. Przed Sejmem położył się, tak. Zrobiono mu kilka zdjęć, sugestia, że jest trupem. Potem się okazało oczywiście, że nie tylko nie jest trupem, ale w ogóle nic mu nie stało. Wczoraj z kolei w internecie pojawiły się takie zdjęcia Agnieszki Holland, takie bardzo teatralne, jak ona stoi naprzeciwko szpaleru policji, prawda? Za chwilę, tylko że to zdjęcie poszło jakby w świat, ale się okazało, że ona jest częścią większej sesji, na której ta sama Agnieszka Holland, rozanielona, roześmiana od ucha do ucha, robi sobie selfiki w towarzystwie swoich przyjaciół. No bo my tutaj mamy do czynienia tak naprawdę z jedną wielką kreacją, tak? Kreacją, która służy różnym celom. Jednym z celów jest tak zwany fame, jak mawia młodzież, na portalach społecznościowych. Drugą, dużo ważniejszą, wydaje mi się, intencją jest to, żeby takie zdjęcie poszło w świat. Żeby scenarzystka, przepraszam, reżyserka dwóch odcinków w serialu House of Cards, bardzo znanego na Zachodzie, pokazała się jako polityczny fighter, który walczy z jakimś rzekomym reżimem, który zagraża bezpieczeństwu, jak rozumiem, świata i Europy. Natomiast prawda jest taka, że pani Holland po prostu zrobiła sobie medialną ustawkę i w porządku, no każdemu wolno, tak? Pytanie, czy można do tego wykorzystywać no, legalne działania rządu? Myślę, że to jest kwestia bardziej moralna i etyczna niż prawna, ale uderzające jest to bardzo. No, jeszcze jeden bardzo ważny cel. To jest taki cel pokazania słabnącemu jednak mimo wszystko ulicznemu opozycyjnemu ruchowi, że no, ma wielkich sprzymierzeńców. Ja zwrócę uwagę, portal Polityce.pl ujawnił taką nową grupę, która pojawiła się, nazywa się to Kultura Niepodległa i Obywatele Kultury. To są te same osoby, między innymi pan Andrzej Saramonowicz, pani Magdalena Cielecka, aktorzy, scenarzyści, ludzie Magdalena kultury. Magdalena Cielecka, przypomnę, to jest ta pani, która się czuła molestowana w tramwaju, tak, chrząkaniem jednego z pasażerów. W związku z tym to są ludzie, którzy teraz założyli tę organizację, grupę, ruch, zwał jak zwał. To wszystko jest po to, żeby słabnącemu ruchowi pokazać, mamy popularnych i silnych sprzymierzeńców. No i żeby ten ogień gdzieś społeczny, który jednak mimo wszystko przygasa, co widzimy wszyscy, no gdzieś na nowo może zapłonął. Na nowo się tlił. No zobaczymy, co będzie we wrześniu. Na razie mamy wakacje, więc są różne próby podejmowane, żeby cały czas podtrzymywać ducha wśród gasnącej, coraz mniejszej garstki, prawda, przeciwników rządu. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Gościem dzisiaj studia telewizji w Polsce.pl był Wojciech Biedroń, który opowiadał nam o tym, co na portalu w Polityce.pl, do którego lektury serdecznie zapraszam. I jednocześnie zapraszam na następną pozycję w naszym programie, którą będzie rozmowa Edyty Hołdyńskiej z publicystą tygodnika Sieci, pisarzem Bronisławem Wilcztajnem.